Zastanawiam się jeszcze, czy ty na przykład masz czasami kontakt chociażby instagramowy z Kingą Rusin? Nie mam. Czasami sobie coś tam lajkujemy, oglądam jej posty oczywiście, ale Kinga jest wiecznie w podróży, chyba w innych strefach czasowych. Poza tym, wiesz, ona ma taki wielki ten Instagram, że myślę, że tam mam mnóstwo wiadomości, ale jakby mamy bardzo pozytywne, wspierające relacje, więc myślę, że nawet jak się nie widzimy, wiesz, to nie jest tak, że wszyscy w showbiznesie ze sobą utrzymują kontakt, ale w sytuacjach skrajnych, trudnych, jakichś takich znaczących, to jest rzeczywiście tak, że dużo osób się odzywa i to jest fajne. A jak oceniasz na przykład te jej posty, które czasami są bardzo kontrowersyjne? Już ci powiedziałam, Karolina, że ja nie oceniam i staram się naprawdę tego nie robić i nie będę tego robić, bo uważam, że to jest właśnie coś, co szkodzi w przestrzeni publicznej, że my sobie nawzajem swoje działania oceniamy. Ja uważam, że trzeba 1000 kilometrów przejść w czyichś butach, żeby móc go oceniać, a w ogóle najlepiej nie oceniać. Ja praktykuję sobie taki non-judgment, jak ja jestem w takiej energii właśnie nieoceniającej, to wiesz, mam więcej takiej sympatii dla świata, ale dla siebie też, wiesz, jak nie oceniasz innych, to automatycznie jesteś łagodniejsza, ja przynajmniej, tak to u mnie działa, jestem łagodniejsza dla siebie i lubię ten stan takiej łagodności. Uważam, że każdy robi tak, jak uważa, że jest najlepiej w jego sytuacji, w danej sytuacji. A też wszyscy popełniamy błędy, wszyscy robimy rzeczy, których potem żałujemy, więc dajmy sobie więcej takiej sympatii i takiego luzu do robienia tego, co jest kompatybilne z nami. No, naprawdę nie trzeba mieć zdania na każdy temat.